Jeżeli szukasz informacji na ten temat, znajdziesz je w poradniku, który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. Świerszczowate, świerszcze, Gryllidae, rodzina owadów prostoskrzydłych, Orthoptera, długoczułkowych, Ensifera, obejmująca około 900 gatunków występujących na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. Większość gatunków występuje w strefie tropikalnej. W Europie stwierdzono występowanie 63 gatunków, a w Polsce 6. Typem nomenklatorycznym rodziny jest Gryllus. Ciało tych owadów jest walcowate i wydłużone, lekko grzbietobrzusznie spłaszczone. Głowa duża, niewielkie oczy złożone. Czułki dłuższe niż ciało. Skrzydła u większości zredukowane, pokrywy skrócone, a na nich, najczęściej dobrze wykształcone, aparaty strydulacyjne. Na goleniach przedniej par nóg znajdują się narządy bębenkowe. Pokładełko jest cienkie, odnóża stosunkowo krótkie. Świerszczowate prowadzą nocny tryb życia, zamieszkują wierzchnie warstwy gleby, norki ziemne, ludzkie siedziby oraz mrowiska. Gatunki z podrodziny Oecanthinae żyją na roślinach. Świerszcze, rodzina Gryllidae, znane również jako prawdziwych świerszczy, są owady nieco podobne do koników polnych, a bardziej zbliżona do katydic lub krzewów. Świerszcze, rodzina Tetigonidae, Iveta, rodziny Anostostomatidae i Rhaphidophoridae. Mają nieco spłaszczone ciała i długie czułki. Istnieje ponad 900 gatunków świerszczy. Oni wydają się być nocne i są często mylone z koników polnych, ponieważ mają podobną budowę ciała, w tym skoki tylne nogi. Świerszcze są nieszkodliwe dla ludzi. Dźwięk emitowany przez świerszcze jest powszechnie określany jako śpiew, nazwa naukowa jest stridulation. Tylko mężczyźni świerszcze ćwierkają, istnieją pewne kobiety, które ćwierkają. Dźwięk jest emitowany przez stridulatory narządu, dużej żyły wzdłuż dolnej części każdego skrzydła, pokryte zęby ząbkowane, podobnie jak grzebień. Dźwięk śpiew tworzony przez wykonanie górnej części jednego skrzydła wzdłuż zębów w dnie drugiego skrzydła. Gdy męski świerszcz ma to posiada również skrzydła i otwarte, także membrane skrzydło może działać jako akustyczne żagli. Jest to popularny mit, że krykiet ćwierkania przez pocieranie razem jego nogi. Istnieją cztery rodzaje piosenki krykieta. Wywołanie piosenka przyciąga i odpycha inne samice, samce, i jest dość głośno. Piosenka zaloty jest używany, gdy kobieta krykiet jest blisko, i jest bardzo cichy śpiew. Agresywna piosenka jest wyzwalana przez chemoreceptorów na anteny, które wykrywają obecność w pobliżu innego męskiego krykieta i piosenka kopulacyjna jest produkowana przez krótki okres po udanej kopulacji. Świerszcze są wszystkożerne padlinożercy, którzy żywią się substancjami organicznymi, w tym materiału rozkładających roślin, grzybów i niektórych roślin, sadzonek. Świerszcze jedzą ich umarłych, gdy nie ma innych dostępnych źródeł żywności, a wykazują drapieżne zachowanie na osłabionych, kalekich świerszczy. Świerszcze mają stosunkowo silne szczęki i kilka gatunków znane gryźć ludzi. Świerszcze kolega późnym latem i składają jaja w jesieni. Jaj wylęgają się na wiosnę i zostały oszacowane na numer tak wysokie, jak 200 narzeznych kobiet. Potrzebne źródło jednak, gatunek Acheta domestica składa jaja niemal bez przerwy, z samic zdolnych R. Co najmniej dwa razy w miesiącu. Samice świerszcze mają długą igłę jak układanie jaj narządu zwanego pokładełko. Świerszcze są popularne jako żywego źródła pokarmu dla mięsożernych zwierząt domowych, takich jak żaby, jaszczurki, żółwie, salamandry i pająków.